Siema, jakiś czas temu startował Fractured Online. Ja bym tę grę nazwał jako niezależny konkurent dla Albiona. Ta gra wystartowała już naprawdę po raz kolejny, bo wcześniej tam mieli jakieś wydawcę, Tryona chyba, byli na Glyfie, były jak tam jakieś problemy, teraz wrócili na swoje. Ja oczywiście kibicuję każdemu niezależnemu twórcy, bo lepsza jest taka niezależna, ale niedopracowana, ale niezależna gra od dopracowanej gry na przykład, ale bez duszy od takiego Blizzarda, powiedzmy, nie? Więc sam zamysł gry wygląda fajnie i zobaczymy, czy będą w stanie to oczywiście rozwijać, żeby zatrzymać graczy i czy będą w stanie poprawić tak jakby gameplay, bo jest on troszkę jednak drewniany. No jest to małe studio. Zobaczmy, ja już tutaj stworzyłem postać, chwilkę pograłem, przyszedłem tutorial, żeby tutaj nie zanudzać. Wejdziemy sobie do gierki i mniej więcej powiem wam, na czym to polega. Tak oczywiście, wiecie, ogólnikowo, bo się nie zagłębiałem trochę bardziej, ale już co nieco tam wiedzy skupnąłem. Więc tak, mamy jedną wielką mapę i tutaj są różne miasta. Te miasta prawdopodobnie, tego nie jestem pewny, ale prawdopodobnie są założone przez graczy, bo w każdym mieście jest jakiś guvernon, czyli założyciel prawdopodobnie. I tak, i te miasta mają różne stage'e. Tutaj mamy stage 4, stage 7, stage 2, tu stage 7 znowu, tutaj mamy stage 10. Tu gdzieś był chyba jakiś większy stage, ale tu mamy Metropolis, stage 15. I oczywiście możemy pójść sobie do takiego miasta. Ja tu jestem w tym miasteczku. I tutaj mamy miejsca, tak naprawdę działki, które możemy sobie zająć i możemy być częścią tego miasta. I w nim tak naprawdę zamieszkiwać. Czy są tu jakieś wojny pomiędzy tymi miastami, zajmowanie jakichś terytoriów i tak dalej? Nie mam pojęcia. W to się jeszcze nie zagłębiałem. Na mapie jeszcze oczywiście mamy combat hotspoty, czyli miejscówki, gdzie możemy się pobić. Mamy miejscówki do zbierania, jakieś kopalnie, różne rzeczy. Tutaj jakiś siege, coś tam. Ty, są tu jakieś siege, to może da się podbijać jakoś te miasta, ja nie mam pojęcia. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy jakiegoś bossa. I one są hard. Tu mamy jakieś sulfurajty. Mapa wygląda na dosyć dużą. Mapę możemy przemierzać pieszo lub na koniu. Konia oczywiście najpierw trzeba złapać, żeby móc na nim jeździć. Oprócz tego, co tutaj mamy? Mamy naszą postać. Te UI wygląda, no, jakby to była troszkę alfa, nie? Na przykład to inventory. No, wygląda to słabo, ten crafting też, ale tutaj mamy sporo różnych rzeczy do craftingu. Tutaj mamy Book of Knowledge. I przeważnie w MMORPG-ach, żeby zdobyć nowe skille na przykład, no to musimy wbić levele. Tutaj tak jakby mobki mają skille i musimy wbić ich knowledge na 100% i wtedy odblokujemy dane spele, jakie te mobki mają, bo tak jakby zablokowane za tym knowledge'em. Czyli wiemy, że na przykład spidery mają takiego skilla. Wiemy, że go potrzebujemy, chcemy go, idziemy tłuc pająki, dopóki nie wbijemy stówy i wtedy go odblokowujemy. Tutaj oczywiście mamy wszystko. Tutaj mamy jakieś armory. To jest oczywiście drzewko craftingu. Crafting broni. To już było. Tutaj mamy skille. Aha. A tego nie otwierałem jeszcze. Skille i umiejętności. Druidcraft, witchcraft, necromancy. Okej, pyromancy. I tu mogę sobie dodawać różne punkciki, tak rozumiem. Trzecią rangę mam. I potrzebuję trochę expa do kolejnej. Tu mamy nasze skille. Tak naprawdę to w grze jest, no tak, dosyć sporo skilli. Tam wybieramy sobie oczywiście z kilka klas, wybieramy sobie przy tworzeniu i pewną bazę skilli, kilka skilli na start dostajemy.
To mamy drzewko talentów, spoko wygląda, nie? Mamy takie drzewko i możemy mieć maksymalnie 60 punktów, chyba. I tutaj możemy sobie, to są głównie takie chyba mniejsze pasywki, które możemy sobie tutaj dodawać. Fajne, fajne. Jakby to jeszcze trochę rozbudowali, byłoby więcej tych punktów i tak dalej, to by było spoko. No pytanie, jak oni chcą rozwijać tę grę, nie? Bo nie chce mi się wierzyć, że takie małe studio jest w stanie na tyle szybko dostarczać update i nowy content, żeby gracze nie odchodzili, bo żeby im się to nie nudziło, bo są ludzie, którzy grają po 15 godzin dziennie i oni szybko to wyfarmią, nie? Także tutaj mamy stage 7. Pytanie, do jakiego miasta my byśmy chcieli koniec końców dojść, żeby się tam osiedlić. Wydaje mi się, że tutaj na tym stage 15 to będzie najlepiej, bo to już jest taki endgame, czyli tam można sobie, tylko wtedy daleko jest do różnych spotów do farmienia, nie? Myślę, że tu by było spoko na początek zrobić swoją taką pierwszą bazę, tu mamy blisko spot, albo tutaj, bo tu mamy spot do farmienia, tutaj mamy później też spot do farmienia, tak, tu by było spoko, no, czyli jesteśmy tutaj, chcemy się koniec końców dostać tutaj do tego miasteczka. O, i mamy ten, informacja na temat tego miasta, że można kliknąć, nie wiedziałem o tym. Tutaj mamy różne rzeczy. Mamy Discord tego miasta, mamy 148 rezydentów, 61 budynków, loyalty 100%, 15 ranga. A tu ile mamy, tak z ciekawości, 84 rezydentów. To mamy 34, 200 tutaj mamy, a w tym mieście? 208. No, czyli to jest takie miasteczko jedno z większych, nie? No, ale koniec końców, a tutaj? Tu jest 106, no tu mało, bo to takie obrzeża, nie? Czyli koniec końców chcemy się dostać tutaj, bo to jest tak naprawdę najlepsza miejscowa. Ale po drodze jeszcze myślę, że sobie coś zahaczymy. Na pewno konia chciałbym znaleźć, bo konia się da złapać. Nie wiem jak, to znaczy kiedyś miałem na ten temat filmik, bo grałem chwilę, ale nie pamiętam. Oczywiście możemy sobie tutaj kopać różne rzeczy, tak zresztą w Albionie. Tylko że to niestety potrzebujemy na to wagonik, który można zrobić, bo z tego takie jakby bloczki się wydobywa. Nie jesteśmy w stanie tego przenosić. No jesteśmy w stanie, ale będzie to giga długo trwało, nie? Po drodze oczywiście biegniemy szybciej. Tutaj mamy kolejne miasteczko jakieś, które nawet nie jest zaznaczone. Aha, nie, bo to są po prostu takie działki dla graczy. Bez żadnego miasteczka, które mogą sobie... A tu widzę, że nawet wszystkie działki już są zajęte, nie? Bo tak naprawdę już... No... Przez 10 dni będzie miesiąc. 20 dni już gierka działa. Pa, wszystko tu już jest pozajmowane. I my idziemy tutaj. Może tam po drodze gdzieś spotkam jakieś kunie czy coś. Dobra, także ja tam biegnę. Być może będzie jakaś walka. Aha. Kim ja gram? Gram magiem. Tak naprawdę lightningowym. Mam tu jakieś skillki swoje. I naraz zobaczymy, jak one działają. Jak będzie jakaś walka. Może spotkam jakieś wilki po drodze albo coś i zobaczymy. Dobra, jest wilczek. I tak, teraz tak. Prawym sobie klikamy auto ataczek. Kumam takiego skillka. On nie bije dużo, ale jest dosyć spamowalny i on ma oczywiście swoje staki. Ale mogę zrobić takie combo, że klikam... A, czekajcie, bym się odagrawał. Że klikam W. To wtedy redukuje shock resistance od mobków. I wtedy moje Q więcej bije. Czyli robię tak. Cyk. Cyk. I bije dodatkowy damage, nie? Cyk, cyk. I Wolfa nie ma. O, mamy głowę Wolfa. Lutujemy. Oczywiście w grze jest open PvP, czyli teoretycznie możemy uwalić każdego gracza, którego napotkamy, no ale on nas też. Więc są plusy, są minusy. Dobra, idziemy do góry. Dalej lecimy. O, tu jakieś kolejne mobki, jakiś mag. Jakiś maga spotkałem. On już jest trochę, kurde. To jest taki mag jak ja, lightningowy też. I on jest immune na to, oj. To ja nie wiem, czy ja go tutaj porobię.
Bo on mnie może bić z tych skilli, a ja z F-ki mogę go. Pyk. Ale to, że mu to nie zrobiło tak naprawdę. Mam healka. Pod T. Naprawdę jakoś super dużo to nie healuje. Ale... myślę, że powinienem sobie poradzić. Przy okazji odkryję, jakie on spele może dawać. W Knowledge Booku, nie? Kurde. Nie. Że HP mu nie zostało, a ja zacząłem misować strasznie. Dobra, mamy to. Czy ja mam jakieś bandaże? Miałem, ale się wywaliłem i już nie mam. Zobaczmy, co my tu mamy. Kto to był? Ten. Co on ma za skille? Shocking Lash, to już to mam. Forked Lightning. Magnetize, ja już te wszystkie skille mam. Protection from Electricity. Tego chyba nie mam. Tak, to jest jeden skill, którego nie mam. Czy ja mogę sobie skraftować na przykład bandaże? Gdzieś powinny tutaj być. Są bandaże i nie mogę, potrzebuję tego, żeby to... O, to mogę skraftować. To zrobimy sobie trzy sztuki. Do tego jakiś bandażyk. O, naraz się kraftuje 10 bandaży, także całkiem spoko i zaraz sobie zobaczymy, ile one dają tak naprawdę. Za co ja bym chciał to dać? To jest za mały pasek jest tego tutaj. Może to. Raz 10 sekund będę mógł użyć. Ale jeszcze tutaj. Są jeszcze jakieś mobki. Do ubicia, ale dobra, ja je na razie zostawię. Polecimy sobie dalej. Chciałbym konie spotkać. Chociaż nie do końca wiem, jak je... Co tu się stało? Uj, tu jakiś gracz pada. Ty może padnie i go zlutuje, co? Padł ziomeczek? Czy uciekł? Jest tu gdzieś ciało? Nie ma chyba ciała. Wydaje mi się, że uciekł. Ta, uciekł. Dobra. No to nieważne. Ja mam protekcję. Dla nowych graczy, tak naprawdę, więc nie mam się czego przejmować. A on był wrogo nastawiony z tego, co widziałem, bo chciał mnie pacnąć. Potrzebuję tego, Animal Net, żeby złapać konia. Dlatego potrzebuję Rope'a, czyli Plant Fibersy muszę zbierać po drodze. Plant Fibersy zbieramy z takich krzaczków jakby. Nie wiem, czy z tego nie... z ziemniorą? Nie dostanę. Dostanę tylko ziemniory. A powinienem po drodze jeszcze znaleźć te plant fibery. O kurde, jakieś pająki spotkałem. Oj. A wydaje mi się, że chyba nie chcę tego bić, co? Chociaż jaki mały to... Czy on mi coś robi? Wysysa mnie. Dobra, taki mały to na chillku poszedł. Ale tego dużego to na razie nie chcę bić. Już jestem w sumie niedaleko tego miasta, ale tych plant fiberów nigdzie nie widzę, nie? Jeszcze tam na prawo muszę iść. Jakiś gość sobie jedzie na koniu. Też chyba jakiś nowy gracz. Bo ta ikonka obok name'u wydaje mi się, że oznacza nowego gracza. Ale nie jestem pewny. Dobra. Biegnę tam dalej. I mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do tego miasta w końcu. I zauważyłem w ogóle, jak tu idę, że dużo jest takich skrzynek, widzicie na minimapie? Mega dużo jest skrzynek różnych, a ja nie wiem, co to są za skrzynki. A, bo tu jest jakiś mobek? Goblin chests. A, ale jakoś lockpicka trzeba mieć, a ja nie wiem, skąd wziąłeś te lockpiki. Dobra, czyli to są takie skrzynki po prostu z lootem. Są mobki, zabijamy mobki i... i mamy lucik prawdopodobnie. Dobra. Już jestem niedaleko miasteczka. Ja dalej żadnego konia po drodze nie spotkałem, także nie wiem, czy nie będę musiał zasięgnąć tutaj wiedzy z internetu, gdzie są kunie w tej grze. Dobra, dotarłem w końcu do tego miasteczka. Widzę, że są nawet
puste pola, na których będzie można się osiedlić. I myślę, że tu zostaniemy chyba. Czy jest tutaj marketplace? Jest. I co my tu mamy? Ja bym chciał jakieś bronie. Ranged. Mage staffy. Co my tu mamy do kupienia? Za 10 koła fire staff. No, tyle nie mam. Ale te są tutaj tanie. Primitive mage staffy. Te już są za 50. 20. Kurde, ja mam chyba albo 16, albo 19. Mogę kupić? Nie mogę. Tego, te zielone mogę kupić. O, tu jest taki. Niebieski. Dobra. Mamy kupionego stafika. Tak, gdzie on jest? Market request, sell items. Storage tutaj, take. Dobra. No i fajnie, mamy kupionego pierwszego stafika. Więc chociaż tyle. Tu mi się coś wyświetliło, tutaj też. Aha, bo tu są jakieś takie mini kwestiki, które można sobie porobić. To ja sobie porobimy kiedy indziej. Póki co chciałem tak naprawdę dostać się do tego miasteczka. I prawdopodobnie póki co tutaj się osiedlimy. Tylko ja sobie pójdę zajmę jakiś plot. Jak się to zajmuje? To jest pytanie. Nie ma tu jakiejś tabliczki albo czegoś? Chyba, że to jest zajęte. Ale wygląda jakby było puste. Ale chyba nie da się tego zająć. Albo ja nie wiem jak. A, tutaj coś się wyświetla. Pyk. Personal land panel, parcel. Muszę być citizenem tego miasta. A jak mogę się stać citizenem tego miasta? Zaraz tutaj wyczajmy, o co chodzi. Tutaj chyba nie. Czekajcie. Tutaj też nie, bo tu jest ten marketplace. Tutaj, tu mamy bank. Trzeba poszukać, jak tutaj mogę się stać mieszkańcem tego miasta, bo niestety tego nie wiem. Tutaj mamy alchemię prawdopodobnie, albo coś takiego, nie wiem. Tu jakieś metale. O, lockpiki tu są. Professional lockpick, metal components. I to robimy z copper ingotów. To jakieś armorki różne, battle mage, po jakie tu rzeczy trzeba, ja pierdzielę. Ile golda. Jeszcze można boostować i są różne te. Różne quality można wycraftować też, nie? To jest akurat fajne, to zawsze lubię. Tylko, że ja dalej nie wiem, jak ja mam zostać mieszkańcem tego miasta. I to na pewno nie jest tutaj. Dobra, idę poszukać, widzimy się jak znajdę. O kurde, znalazłem enchanting table. Tu się stawy craftuje. Czego trzeba na stawy? Drewna i jakiegoś diamonda. Imbuing table. Okej. Dobra, o tym nie wiedziałem, ale dalej nie znalazłem, gdzie ja mam się tutaj zgłosić na mieszkańca. O, dobra, znalazłem. Aha, tylko ja nie mogę się tak o tutaj, bo oni muszą mnie jeszcze zaakceptować, tak? Bo dałem, że niby chcę być citizenem. Candidate citizen. Pytanie, czy ktoś musi mnie tutaj zaakceptować. Pójdę szybko, zobaczę, czy mogę tą działkę sobie wziąć. I zaraz się dowiemy. Cyk. Nie mogę. Czyli ktoś mnie jeszcze musi zaakceptować i dopiero wtedy będę mógł. Dobra, to widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że już jako mieszkaniec tego miasteczka. Więc tyle i do następnego.